Narodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagla Premiery 2012 to pierwsza w Polsce wystawa nowości techniki rolniczej. Ponad 2000 modeli sprzętu do zobaczenia, wszystko w jednym miejscu. Ponad 300 wystawców z 16 krajów. To wszystko możecie zobaczyć dzięki www.maszynydlafarmera.pl. Witam wszystkich bardzo serdecznie na Targach Polagla Premiery edycji 2012. Jest nam bardzo miło przedstawić nasze najnowsze produkty, które prezentujemy już praktycznie od drugiej połowy 2011 roku. Cała gama produktów Niechola została odnowiona. I tutaj na tegorocznych targach skupiliśmy się na przedstawieniu głównie właśnie tych nowości produktowych, czyli ograniczyliśmy naszą ekspozycję do maszyn, które są całkowitą nowością. Odnawiamy gamę produktów średnich mocy. I tutaj takie dwa flagowe produkty, jeżeli chodzi o ciągniki, to jest nowa seria T5, którą prezentujemy na tegorocznych targach, jak również seria TD5, która zastępuje ten najbardziej popularny ciągnik w Polsce, TD5000. Takim flagowym produktem będzie ciągnik serii T6. Jest to ciągnik, który został już wyposażony w nową technologię SCR EcoBlue. Ciągnik, który spełnia normę emisji spalin Tier 4A. Można go tutaj oglądać. Zastępuje on dotychczasową serię T6000, która była niejako liderem jakby w swoim segmencie mocy. Następnie ciągniki oczywiście tych największych mocy, te, które budzą najwięcej emocji, są najbardziej takie prestiżowe. Tutaj mamy do zaoferowania naszym klientom najnowsze ciągniki serii T7, T8 i T9. T9 jest to ciągnik, który po raz pierwszy jest pokazywany na rynku polskim. Dzisiaj najbardziej spektakularna maszyna to jest kombajn CR na gąsienicach. CR, który nosi zaszczytny tytuł maszyny roku 2012, otrzymał ją podczas edycji targów hanowerskich. Jak również ciągnik tej największej mocy oferowanej przez markę New Holland, ciągnik serii T9. Trzeci z rzędu New Holland w Polsce jest liderem sprzedaży ciągników rolniczych. Oczywiście z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim naszym klientom, którzy zaufali naszej marce od otwarcia tego sezonu targowego właśnie na targach Polagla Premier w Poznaniu. Następną taką wielką ekspozycją, szczególnie ważną dla naszej marki, są targi Agrotech w Kielcach, które odbędą się w połowie marca 2012. Później planujemy szereg pokazów regionalnych promujących ciągniki średnich mocy, czyli te nasze premierowe ciągniki 2012, które będą szeroko promowane w całej Polsce poprzez naszą sieć dealerską. I od razu chciałbym jakby skorzystać z okazji i zaprosić wszystkich naszych klientów do kontaktu z naszymi dealerami. Tam będziemy prowadzili warsztaty, będziemy prowadzili szkolenia z nowych produktów bezpośrednio dla naszych klientów. Podczas żniw już tradycyjnie prezentujemy szereg pokazów demo.
kombajnów marki New Holland. Tutaj skupiamy się na nowych kombajnach serii CX 5000 i 6000. Są to takie średnie kombajny konwencjonalne, których rynek w Polsce bardzo znacząco w ostatnim czasie rośnie. No i oczywiście będziemy promować te największe kombajny flagowe, zarówno konwencjonalne, takie jak CX 8000, jak i rotorowe kombajny prezentowane na dzisiejszych targach serii CR. Marka New Holland jest już znana z tego, że wprowadza jako pierwsza najnowocześniejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o branżę rolniczą. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje po pierwsze rozwiązanie, które pozwala nam spełnić najnowsze normy emisji spalin TIER-4A. Jest to system SCR Eco Blue, który nie tylko z jednej strony zapewnia najczystszą, jakby najlepszą jakość spalin pod względem ich czystości, jak również pozwala na znaczące oszczędności w zużyciu paliwa. Dziękuję za wizytę na naszym stoisku. Chciałbym podziękować portalowi Maszyny dla Farmera i oczywiście zapraszam na wszystkie imprezy organizowane przez markę New Holland. Thank you.